Jest szansa, że w Sieradzu pojawi się kolejne rondo. Po oddaniu do użytku ronda na skrzyżowaniu ulic Armii Krajowej i Sikorskiego nowe skrzyżowanie o ruchu okrężnym miałoby powstać na skrzyżowaniu ulic Broniewskiego, Zajęczej, Targowej i Żeromskiego. Apel w tej sprawie wyrazili przedstawiciele sieradzkich struktur Platformy Obywatelskiej. Chcielibyśmy wystosować apel do prezydenta miasta Pawła Osiewały oraz starosty powiatu sieradzkiego Mariusza Bądziora o wsłuchanie się przede wszystkim w głos mieszkańców, bo mieszkańcy zgłaszają się do nas z różnymi propozycjami i w związku z tym, że niedługo będzie trwała tutaj przebudowa na ulicy Żeromskiego i może to spowodować zwiększony ruch drogowy, prosimy o rozważenie i przeanalizowanie możliwości wybudowania ronda na skrzyżowaniu ulic Broniewskiego, Żeromskiego, Targowej oraz Zajęczej. Interpelację w tej sprawie złożyli również radni powiatowi. Chcemy tutaj złożyć wspólnie interpelację w sprawie budowy mini ronda właśnie na zbiegu, u zbiegu tych trzech ulic. Myślimy i mamy taką nadzieję, że budowa ronda, mini ronda Wyspy Przejezdnej, które jest tutaj możliwe, bo przeprowadziliśmy już takie analizy, zmierzyliśmy to skrzyżowanie. Wiemy, że można tutaj takie mini rondo wybudować. Na pewno poprawi to bezpieczeństwo, które jest tutaj nadrzędnym celem. To skrzyżowanie jest skrzyżowaniem, może nie ma na dużego natężenia ruchu, ale niestety musimy przewidywać takie inwestycje i trochę żałuję, że tak późno się to dzieje, a nie było to również uruchomione w współpracy powiatu z miastem czy miasto z powiatem. Ta nasza inicjatywa, która teraz jest oddolna od mieszkańców, mam nadzieję, że zostanie wysłuchana przez prezydenta, jak i powiat i znajdzie się w budżecie możliwość uruchomienia jakichś funduszy, aby powstało jak najszybciej. Taki sam postulat podczas sesji Rady Miasta wystosowali radni PiS oraz Solidarnego Miasta Sieradz, a także radny niezależny Cezary Szydło, o czym poinformował prezydent Sieradza Paweł Osiewała. Zwracam się do radnych powiatowych. Delegację taką uzyskałem od radnych, aby podobne rondo do listopada, jeżeli można by było wykonać przy zbiegu ulic Żeromskiego i Broniewskiego, bo to jest komunikacja, która tam się zmieni, nowej drodze powstałej do, mam nadzieję, listopada, aby takie rondo tam powstało. Także apeluję do Państwa radnych, aby pochylili się nad tym tematem i zrealizowali ten projekt, bo warto to zrobić dla mieszkańców naszego miasta. A powiem, że miasto Sieradz będzie partycypowało w kosztach wyposażenia tego terenu w wysokości około 350 tysięcy złotych, dlatego że dla jednostki organizacyjnej Starostwa Powiatowego, czyli dla Liceum Żeromskiego, przewidzieliśmy na wniosek pani dyrektor miejsca parkingowe dla uczniów, którzy przyjeżdżają nie tylko z miasta Sieradza, ale również i z powiatu, aby tam pobierać naukę. A więc chęci na powstanie ronda w tym miejscu są. Czy tak się stanie? Wszystko jest teraz w rękach radnych powiatowych.